Mieczysław! Mieczysław! Co ty się tak wałkonisz się? Co się po kiblach szlajasz? Przecież mówiłam ci, żebyś się w hotelu załatwił. Ja już się raz załatwiłem, ja cię z tobą ożeniłem. Mogłeś gorzej trafić. No nie za bardzo, bo twoja matka już była zajęta. Mieczysław! Nie czas na stare awantury, głupie. Weź się lepiej rozejrzyj, rzuć okiem. Jakie to lotnisko jest piękne, jak wielkie. Jak Tesco. No, zagęcę ten, nie mogę gadać. No, dobra, zagęcę ten, nie mogę gadać. No, pa, pa, pa. Babcia nie żyje. Kurde, złoty 60. Ale Mieczysław, moja czy twoja? Nie wiem. A to z Polski zadzwonię. Słuszność, bo sobie tylko kartę wydarujesz. Będę nam się ta owca nie udusiła i będzie dobrze. Jaka owca? Co wieziemy na ten, twojej matce? To ty w tej walizce tachasz owce? Na mojej mamusi? No, sama mówiła, żeby jej owce przywieźć. Kiedy? No, 100 razy się pytałem, co jej czujesz z Londynu. A, na mnie nic tam. Owca, najlepiej to barana. Owoce! A najlepiej to banana. Na, ty ciulu jeden ty. No bo ona gada brajlem. Jak ona mentoli tym swoim jęzorem, to ja nie wiem, czy ona gada, czy się myje. No, jęzorem się myje. Widziałeś to kiedyś? Tak, bo go pyta, nie sięga. Weź to, na to swoje tam chłopskie bezmózgowie. Na tą pustkę swoją. Na co moja mamusi byłoby w domu wielkie, błahate, śmierdzące bydle? Ciągnie swój do swego. Wystarczy, że ojciec jest. Co jeszcze owca? Co ona jest? Juchas? Starzy Juchas. Weź ją wyciąg, bo jeszcze pościel zażyga. No ją wyciągnę. Wyciągnę ją, stanie obok, będzie schowała walizkę. I co się stanie? Coś przyjdzie się przyczepi. Bo ja bym ją tak wyciągała i na lotnisku postawiła. Bo głupia jestem. No głupia jestem. Pod bluzkę wsadzimy, powiemy, że w ciąży jestem. Tylko ten 9 miesiąc po angielsku. September. Dobra, wyciągaj. Next, please. Hello. No szkum. Hello, hello. Hello, nic nie ma jego. Ja ją zagadam, ja ją zagadam. Hello. This is your only suitcase? Okay, thank you. Oh, excuse me, sir. I ask if this is your only suitcase. No dobra, ja gada. Zagadam, ile mogłem. Your only suitcase? No zboczona jakaś, cały czas o sutkę gada. Nie szeptaj, Jagoda, nie szeptaj. Proszę pustaj, zaraz orientuję, że coś jest nie tak. Rozumiem, prosto twa. Prosto twa, ty pajki, czujny pustaj. Skąd się zabrali ten potop? Z mody na sukces? Nie, ze Szczecina. Czy to jest państwa jedyna walizka? Obawiam się, że będę musiała do nich zajrzeć. Jagoda, to jest Polka! A czy mi chcesz przekupić? Nie wiem, pilota wziął co tam. Byś pilota puknął, ty. Co im się stanie, jak jeden pilot mi zginie? Nam podczas wojny więcej zginęło. Święta racja, bardzo dobrze. Jezus Maria, co to za ohyda? O, i znalazła twoją bieliznę, Jagoda. Przecież ja tu widzę barana. O, i twoje zdjęcie. Przepraszam bardzo, czy państwo próbują przewieźć żywe zwierzę? Pani kochana, jakie żywe zwierzę? To pluszek. To jest pluszek? Tak, tak na baterię. Na baterię? A gdzie się te baterie wsadza? Tu, z tyłu jest taki otwór. I co to robi, jak te baterie się włoży? No, na pewno duże oczy. Proszę pana, to wygląda jak żywe. Pani kochana, to wygląda jak żywe, ale nie jest żywe. To jest taka zabawka interakcyjna, interaktywna. Jak się ją naciśnie, to odpowiada na pytania. Tak? A może pan pokazać? No weź pokaż. Druga litera alfabetu. B. Najdroższa witamina. B. Ej, fajne. Mogę spróbować? Proszę bardzo. Kto napisał potop? B. O, zacięło się, widzimy. Kto napisał potop? B. Sienkiewicz! Ej, fajne. Aż jej bateryjka wypadła. Dobrze, dobrze. Wszystko w porządku. Już państwa nie zatrzymuję. Ja wezmę. Byście lepiej Bin Ladena szukali, a nie porządnych ludzi się czepiali. Ale proszę pani, Bin Laden nie żyje. O Jacksonie też tak gadali. I co? Płytę wydał.